Jeszcze jakbym się przewrócił na początku, tego by brakowało. Siemanko, trzeci vlogmas na kanale Hikomiko. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeśli lubicie ten format. A dzisiaj poprawiłem mikrofon, tak jak pisaliście w komentarzach, żeby trochę popracować nad dźwiękiem, więc teraz przypiąłem mikrofon, żeby nie było, że jest za daleko. Przygotowania do świąt pełną parą. Ja, słuchajcie, jestem gotowy na Xmas Konklawie. Był wczoraj, w momencie, kiedy to oglądacie, a ja dopiero przygotowuję, bo nagrywam to z wyprzedzeniem. Ogólnie, z tego co wiem, na poczcie już nie wolno używać listów poleconych ze znaczkami, więc te znaczki pójdą na giveaway dla Was. A jeszcze mam informację, że przygotowałem właśnie bonus combo paki, zestawy 5 boosterów, jedne takie paki, drugie paki mam z kartami z różnych dodatków. Są to po prostu takie zestawy 50 kart Pokémon. W środku jest V, Holo, Reverse, Rarki, Energy, 59 Zico za takie zestawy, żeby wesprzeć kanał. Ja się pozbywam w bulkowej ilości tych wszystkich kart dosłownie. Puszki mam po 25 Zico za sztukę, głównie te z nowszych, te vintage'owe do negocjacji. I w tym filmie przyszła do mnie również paczka z Anglii i mam do sprzedania coś ciekawego z Muzeum Pokémon. Z Muzeum Pokémon, mianowicie była kolaboracja Pokémon Center i Muzeum Van Gogha, obraz Słoneczniki inspirowany Van Gogha z 1853-1890 artysty, namarowane w styczniu 1889 roku. To właśnie z Pokémonami. Te słoneczniki z Sunflorą. To jest Silt. Ktoś na live zaproponował mi 1000 zł za ten obraz. Chyba, że ktoś da więcej, to może rozważę sytuację. Bo powiedziałem, że będę się zastanawiał w ogóle, jak ta paczka dojdzie, jak ten obraz dojdzie. Więc dzisiaj właśnie doszło. Informuję, że doszło. Więc jest to na sprzedaż. Jestem dosłownie jak ten kotek. Happy, happy, happy. W tym filmie odpakujemy coś, co kupiłem na regionalsach. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Nie mogę jeździć na turnieje, bo są za daleko i za drogo wychodzi. Odkupiłem od gracza Inumaru, pozdrawiam serdecznie, wszystkie jego prize packi seria trzecia. To jest ciekawy dodatek. Spróbuję uruchomić tą kamerę od Kushiego. Wiem, że tu jest joystick zepsuty i również głowica. Och, 3%, to jest za bardzo rozładowana. To nawet nie będę mógł jej użyć. No to nic, użyję innym razem. W tym filmie nie będzie kamery, nie musi być podwójnej. Hiko, masz odpoczywać i nie stresować się montażem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć prize packów. Dziesięć prize packów. Nierzadko się widzi taki, nieczęsto się widzi taki rzadki widok. Słyszałem, że tu można trafić też Miss Printa, także zapraszam na unboxing boosterków. No, tylu boosterów się nie spodziewałem. Ja mam zawsze zapasy sleeve'ów. W ostatnim pandemicznym roku, jak były jeszcze po 3 złote koszulki, wykupiłem cały nakład. W price packach jest dobre to, że mamy w środku nie dość, że kod, to jeszcze specjalne karty. Specjalne karty. Dlaczego są specjalne i co w nich takiego unikatowego? Spójrzmy przede wszystkim na ten symbol Play Pokémon. To oznacza, że te karty są zdobyte właśnie za udział w turniejach. Stadion, Moltres, Manaphy Galactic Holo, no po prostu jest niesamowity ten galaktyczny hologram. Magma Basin i Energia. No, ja się jaram, bo fajne karty tu można trafić z fajnym hologramem. A słyszałem, że jest też Miss Print do zdobycia z tego dodatku, więc zobaczmy, może coś się uda ciekawego zdobyć. Ambicje Cynthia, Lunaton, ups, Anihilape, Annihilape właściwie powinienem to przeczytać, Gonzo kiedyś mnie poprawił. Ultra Ball, ale epicko. Arwen, jeszcze bardziej epicko. W ogóle ze Scarlet i Violet te karty promo, czy ciężko będzie zdobyć właśnie w wersji holo. To są takie unikatowe, jeszcze ta srebrna ramka, zobaczcie jak epicko wygląda na tych kartach trenerów. No coś wspaniałego, coś wspaniałego. Ciach, kolejna paczucha, kolejna kartoszka, Rozein Backup, Beach Court, King Gambit, Żak, elegancko, Cramorant, również elegancko i Energia,
Fajnie. Ja nawet nie wiem, jakie wszystkie karty były do zdobycia w tych prize packach, więc wszystkie są dla mnie niespodzianką. Grant, Vigward Energy, Moltres, Professor Research, nice. Luminion V, dobra karta z abilitką. Pamiętam, że kiedyś wyszła też chyba puszka z nią. Dużo osób chciało właśnie ją mieć, bo pozwalało to na wyszukanie supportera i wzięcie go do ręki. Także to była fajna abilitka. Roxanne, Ultra Ball, Forest Seal Stone, Tracking Shoes, Holo, nice. Toxicroak EX, również nice. Super. Karty z kodem wam nie pokażę, niestety. Po ostatnim włamaniu zbieram kody. Macie jakieś kody? Możecie mi wysłać na maila kody@hikomikos.pl. A jak macie jakieś niepotrzebne karty, możecie mi wysłać na skrytkę pocztową Hikomikos, skrytka pocztowa 135-27-400, Ostrowiec Świętokrzyski. Featherball, Sky Seal Stone, Damage Pump, ok. Double Turbo Energy, ciekawie ten hologram zrobiony. I energia. Karty ze skrytki otwieram zazwyczaj 2 razy w roku, wtedy kiedy jestem w Polsce, więc można mnie też dostać, wtedy kiedy można mnie złapać, to otwieram. Hisuński Heavy Ball, Mac, Archeops, Nest Ball, Arceus V Star. Cóż za epicki drop. Jeden z lepszych. Będę sprawdzał cenę tego Arceusa Vistar na kartmarkecie. Ale powiem wam, że jakość wykonania nieco lepsza. Lepsza mi się wydaje tej karty. Mamy dobrego dropa. Jeszcze coś odda ta paczuszka. Ogólnie dobre dropy. Opłaca się grać na turniejach ligowych. Turnieje ligowe sprawdzisz na stronie pokemon.com. Hisuański Bass Cooling Holo i Electric Generator. Nice. To jeszcze zostały nam 2 ostatnie prize packi. Zobaczmy, co tym razem. Sharon, Scare, Mac, Archeops, Manaphy Holo, Ultra Ball Holo. Super, mamy już podwójnego Ultra Balla, jednego starego, drugiego nowego. I ostatnia paczka, a w niej mamy co takiego, ciach, Gaskit Pixex, Roxanne, Regidrago, Cramorant Holo i Grotul Holo. Epicko. Ja jestem mega zadowolony z tych dropów, zwłaszcza, że Arceus V-Star zsiadł jako ten najlepszy i powiem wam, że kusi mnie, żeby go zgrejdować, chociaż wiem, że to jest zgrywalna bardziej karta, ale no... Też bym go zgrejdował w PSA-ce. Nie wiem jak wy, ale ja lubię zgrejdowane karty. Zawsze to był dla mnie taki konik, takie moje, nie wiem, marzenie, żeby zdobyć PSA-ki. Zawsze to był taki produkt nieosiągalny, bo to amerykańskie. A się okazało, że jak wyjechałem za granicę, to no, z łatwością przyszło ich zdobywanie. Pierwsza z nich, jaką miałem, to była PSA Polski Pikachu. A potem wkręciłem się trochę w grejdowanie kart, zwłaszcza z mojej kolekcji z base setu. Tutaj na przykład Wireplume Holo dostał 9 mint condition. Moje Charizardy dostały 8, wszystkie z nich otwierałem. Kupowałem na Allegro 3 boostery z base setu za 15 zł. Nie wiem, czy pamiętacie tamten okres, była taka oferta. Bo gościu, który tam je wszystkie kupił, to chyba kupił po złotówce w realu na przecenie, z tego co pamiętam. I można było właśnie zdobyć te boostery z base setu długo, nikt ich nie kupował w Polsce. Były za drogie. Tego Arcanine'a trafiłem z boostera za 7 zł. To zakrzywienie trafiłem z boostera z stali za 50. To zakrzywienie trafiłem z boostera za 2 zł. No niezłe rzeczy. No i w ogóle to zakrzywienie będę chciał chyba sprzedać. Dużo osób się o nie pyta i dużo osób chce je mieć. To jest jedna z najrzadszych polskich kart. To jest Secret Rare pod numerem 124x123. 2010 rok. Set ten został wydrukowany przez The Pokemon Company na zlecenie TM Toys spółka z OO, ale niestety dystrybutor TM Toys słabo to wszystko zorganizował. Premiera dodatku Tajemne Skarby była w 2012 roku i no po prostu klops. Nie wyszło z dystrybucją tych kart w Polsce. Tak samo zabawek z dodatku Diament i Perła. Kiedyś miałem tu na ścianie resztę dodatków Diament i Perła, ale
przerodziło się to w półkę z Nintendo. I ta półka z Nintendo Amiibo się ciągnie. Też ją będę likwidował. Słuchajcie, ja wszystko teraz wyprzedaję. Wszystko jak leci. Tylko dlatego, że no po prostu jestem zmuszony spłacić dług, spłacić... W ogóle chciałem kupić nowego laptopa, bo ten mi nie wystarcza, niestety. Na moje potrzeby jest jakiś lepszy potrzebny. A chciałem pójść bardziej pod montaż filmów w 4K. Zacząłem już nagrywać kamerą 4K, ale mój sprzęt, który kupiłem za hajs ze zbiórki i w ogóle, to nie wystarcza. Ten będzie do streamów, a coś nowego muszę ogarnąć pod montowanie typowo filmów. To było o kartach. Ogólnie jest problem u mnie taki na kanale, że dostałem shadowbana na YouTubie, ale to nie jest istotne. Pokażę wam, ile zarabiam. Na moich filmach na YouTubie miesięcznie zarabiam około 200 zł. 200 zł przy 75 tysiącach subskrypcji to jest dość mało. Jest to spowodowane tym, że mój kanał był nieregularnie prowadzony. No i trochę zaniedbany. Mam nadzieję, że trochę te vlogmasy zmienią sytuację, też magia świąt i tak dalej. Happy content, family friendly. To może się poprawić. Jest jedna karta, jak już jesteśmy przy kartach, odcinek z boosterami. Powiem wam niedługo, bo to będzie TikTok z tego nagrany. W Japonii kupiłem jedną kartę w 2017 roku za jedyne 40 jenów japońskich. To jest parę groszy. Kupiłem ją. Wysłałem ją do PSA-ki. Wróciła do mnie z oceną bardzo fajną. Co to będzie? Obserwujcie mnnie na TikToku. hikomiko_pl. Tam wrzucam... na razie wrzucam daily content z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Kupiłem 3 kalendarze adwentowe. Zainwestowałem. Zapłaciłem kartą kredytową oczywiście, no bo nie mam kasy. Pop. Funko Pop. Kalendarz adwentowy. Figurki Pokémon, kalendarz adwentowy i Pokémon TCG 2023 Winter Holiday TCG kalendarz adwentowy. Te trzy kalendarze będą otwierane codziennie po okienku na YouTubie, na Instagramie i na TikToku. Możecie sobie zobaczyć codziennie, jak wrzucam te shortsy no w tym formacie 9x16. Dodatkowo jeszcze planuję właśnie te vlogmasy kontynuować. Zobaczymy, co się stanie do końca roku. Jak kanał się nie odbije, no to koniec kanału w ogóle. Tak to widzę. Co? Dobra. Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Mikołajki niedługo. Zostawcie łapkę w górę i subika. No i dobra, to wszystko na dziś w tym filmie na kanale Hikomikos. Koniecznie subskrybuj z dzwoneczkiem po więcej pokemonowych treści. Jutro kolejny odcinek, także nie przegap. Wpadnij na live'a wieczorami, gdzie otwieram sobie boostery razem z widzami. Dzięki wielkie wszystkim wspierającym. Do zobaczenia. Pa!